poproszono mnie, żebym ustosunkował się do troszkę infantylnie brzmiącego hasła, mianowicie gospodarka głupcze. To hasło się pojawiło w Stanach Zjednoczonych w momencie, kiedy były prezydent Barack Obama obejmował swoje rządy i w publicystyce miało to sugerować, że sprawą, którą Barack Obama się miał przede wszystkim zajmować, to jest gospodarka. Zasadniczym warunkiem sprawowania polityki gospodarczej przez rząd jest zapewnienie stabilności gospodarczej i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Mamy tutaj wiele kryteriów. Mamy na przykład kryteria, tak zwane kryteria z Maastricht, czyli warunki, które muszą spełnić kraje europejskie, wstępując do Unii Gospodarczej i Walutowej. I te warunki to jest niska inflacja, deficyt budżetowy mniejszy niż 3% PKB, dług publiczny mniejszy niż 60% PKB. To jest trzymanie pewnej stabilności, jak idzie o wymienialność własnej waluty względem euro przez 2 lata. Kurs nie może się zmieniać więcej niż plus minus 15%. I wreszcie oprocentowanie długoterminowych bonów skarbowych. Ingerencja państwa nie może być zbyt wielka, a celem poszczególnych partii politycznych musi być osiąganie choćby tych celów, które wymieniłem przykładowo, można ich wymienić znacznie więcej. W każdym razie partia polityczna musi się nastawić na realizację owych celów, a nie powinna jako głównego programu wyborczego mieć po prostu wygranie wyborów.